jak mąż Boży przepowiedział zburzenie swego klasztoru. Grzegorz. Ojciec Benedykt nawrócił swoimi naukami pewnego męża szlachetnego rodu imieniem Teopropus, którego też obdarzał przyjaźnią i wielkim zaufaniem ze względu na zasługi jego życia. Tenże Teopropus, wszedłszy jednego dnia do celi Benedykta, znalazł go gorzko płaczącego. Czekał długo, a mąż Boży nie przestawał płakać. Przy tym wbrew swoim zwyczajom nie modlił się, lecz smucił się płacząc. Gość zapytał wreszcie, co jest przyczyną tak wielkiego żalu. Na to mąż Boży: cały ten klasztor przeze mnie zbudowany i wszystko, co braciom przygotowałem, wyrokiem Boga Wszechmogącego zostało wydane na łup poganom. Zaledwiem tyle osiągnąć zdołał, że nikt tu z mieszkających nie utraci życia. Przepowiednie te usłyszał Teopropus. My zaś patrzymy na jej spełnienie, gdyż klasztor Benedykta właśnie zburzyli Longobardzi. Niedawno bowiem nocą, gdy bracia położyli się spać, weszli tam Longobardzi i wszystko złupili. Nie udało im się jednak nikogo pojmać. Wszechmocny Bóg spełnił obietnicę, jaką dał swojemu wiernemu słudze Benedyktowi i zachował życie ludzi, choć wszelkie dobra wydał poganom. Benedykt moim zdaniem odegrał tutaj podobną rolę jak apostoł Paweł, który musiał zgodzić się na zatopienie statku ze wszystkim, co na nim było. Na pociechę zaś otrzymał od Pana życie swych towarzyszy podróży.